Siemanko, takie krótkie nagranko dzisiaj będzie. Chciałem wam pokazać, dlaczego Ople są fajne, a Saaby budowane na ich, jakby to powiedzieć, podzespołach już chujowe. Tutaj mamy włącznik szyb Oplu. Wyciągamy, proszę bardzo, cyk. Idą cztery kabelki, zasilanie, masa, sterowanie góra, sterowanie dół. Proste, pstryk, pstryk, nie ma co się zepsuć. Dwie sprężynki w środku i tyle. Chodźmy teraz do Saaba. Tu jest Saab. Takie samo sterowanie, a tylko że w tylnych drzwiach. Co to za różnica? To jest włącznik. Co jest podpinane do niego? Kostka 32 pin, kostka 8 pin ISO. Teraz jeszcze lepiej. Jak wygląda taki włącznik? Jak wygląda taki włącznik w środku? W Oplu wiadomo, nie chce mi się rozbierać. Jeden przełączniczek, w środku dwie sprężynki, diodka i to wszystko. Bieramy Saaba. W chuj układ scalony. I co kurwa? Dwa przyciski. Dziękuję za uwagę.